Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam was na odcinek, w którym przetestujemy sobie trochę drogeryjnych nowości. Przyszła do mnie przesyłka od marki Affect. Przyszła do mnie też przesyłka od Paes z nowymi pomadkami. Dodatkowo kupiłam parę rzeczy sama. Które chciałam przetestować Także stwierdziłam, że nagram taki odcinek Kilka starości się pojawi, ale będą właśnie Głównie w tym odcinku takie drogeryjne nowości Do tego jeszcze dzisiaj będzie paleta P.Lewis, bo też już ją miałam dawno przetestować I w sumie taki zbiorczy odcinek Z testem nowości, które Chciałam przetestować, energetyczne usta Także mam nadzieję, że ten makijaż zachęci Was Do tego, aby oglądać ten odcinek dalej Jeśli tak, to nie zapomnijcie o kciukach, o subskrypcjach Mojego kanału i o komentarzach po obejrzeniu Tego odcinka i ja już nie przedłużam Zostańcie koniecznie ze mną i przechodzimy do makijażu. Zaczniemy sobie dzisiaj od ust. I to będzie jedyny produkt taki niedrogeryjny, tak bym powiedziała. Kupiłam go wczoraj, byłam bardzo ciekawa jak wygląda na ustach, ponieważ w internecie zbiera dobre opinie. Teraz przeczytałam, że jest to produkt, który ma delikatnie powiększać usta. Na opakowaniu jest napisane preparat powiększający usta. Jest to Maracuja Juicy Lip Plump od Produkt droższy niż drogeryjne, wiadomo. Ja wzięłam go w odcieniu Cherry Blossom. Bardzo, bardzo mi się spodobał, gdy patrzyłam na tester. Jest to takie opakowanie wyciskane, tak jak produkt od Glamshopu. Shopu, nie wiem czy pamiętacie te kosmetyki do ust, też właśnie z taką pompką. Jeśli chodzi o odcień, jest taki bardzo, bardzo ładny, naturalny, wygląda tak. Właśnie dlatego mi się spodobał, bo na testerze wydawało mi się, że daje taki ładny efekt podkreślenia ust. Także ja nałożę go bezpośrednio jako po prostu taką w matkę przed makijażem. Zobaczymy, czy da jakiś efekt powiększenia, czy raczej nie. Postanowiłam, że przetestuję go dzisiaj, bo chciałam go używać, dlatego że w najbliższym czasie nie planuję jakichś grubych zakupów w Sephora, po prostu wszystko mam, więc też nie będę wydawać pieniędzy. Jest dużo gęściejszy, tak mi się wydaje, niż Glamshop. Już czuję takie delikatne mrowienie, czyli ten produkt zawiera po prostu jakiś składnik, który powoduje właśnie to pieczenie. Ja czasem boję się takich produktów, dlatego że na przykład na Fenty, przepraszam, nie na Fenty, tylko na Too Faced mam alergię. Ale musicie przyznać, że na ustach wygląda bardzo ładnie. Usta wydają się delikatnie pełniejsze, no i odcień jest super, czego ja nie lubię tylko w tych produktach, tak samo z Glam Shopem, że on tak się rozjeżdża tutaj na końcówce, nie wiem czy to będziecie widziały, że jak nakładamy go na usta, to on wszędzie zostaje, wszędzie zostaje na tym plastiku, taki jakby troszeczkę rozlany, ale ogólnie sam wygląd na ustach bardzo, bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że te usta mi troszeczkę nawilży przed nałożeniem pomadki. Myślę, do konturówki jakiejś takiej nudziakowej może bardzo, bardzo fajnie wyglądać. Dajcie znać, czy używałyście. Jeśli chodzi o nowości, to otrzymałam właśnie ostatnio sporą paczkę marki, od marki Affect. To była paczka z nowymi podkładami, też w tej parce było nawilżające serum, była też baza. Bazy raczej nie będę używać, bo ja baz w ogóle nie używam. Zdarzyło mi się na kanale może z dwa razy jakieś bazy takie stricte nakładać, ale mam też dylemat, bo zakupiłam sobie na własny użytek Maybelline Perfector 4, w jednym. Jest to podkład korektor rozświetlacz BB Cream. Ten podkład, afekt jest matujący i ja też, jak wiecie, za bardzo takiego wykończenia nie lubię. Ja mam skórę suchą. Czasem, no teraz jestem akurat w takim czasie, że y, mam delikatne jakieś niedoskonałości, właśnie na czole, więc y, nie wiem, czy to będzie zbrodnia, czy nie będzie to zbrodnia, ale chciałabym pomieszać te dwa produkty, dlatego że ten ma dawać takie rozświetlenie i on mnie bardzo, bardzo korci. Chciałabym go naprawdę dzisiaj przetestować. Jest on nowość od marki Maybelline i tutaj też jest taka gąbeczka. Zaraz powinien się pojawić produkt. Ja wzięłam odcień 10, pokażę wam jak on wygląda. wydawał mi się taki najbardziej pasujący do odcienia mojej skóry. Bardzo ładny beżowy taki piaskowy odcień. Na pewno sobie tego użyję po prostu potraktuję to jako bazę. Ja bym chciała nałożyć coś takiego mocniej rozświetlającego po prostu pod ten podkład i pomyślałam, że oprócz tego nałożę jeszcze sobie, bo od na twarzy mam właściwie wykończone brwi, krem pod oczami i pomyślałam, że użyję tego Skin Boostera nawilżające serum do twarzy, baza serum Skin Booster. No, jestem bardzo ciekawa, pomieszam sobie dzisiaj te produkty, skoro już mam to dlaczego mam nie przetestować. Baza jest w takim różowym kolorze przez opakowanie oczywiście, ma bardzo ładną butelkę z pompką, tutaj mam taki różowy kolor jak widzicie. Dosyć mocno lejąca. Delikatnie widać taką perłę. Myślę, że Mika jest w składzie. Zaraz jeszcze sprawdzę. Jest Mika na piątym miejscu, więc faktycznie ta Mika gdzieś tutaj rozświetlająca jest. No widać takie perłowe rozświetlenie na twarzy. Nie do końca jest to to, co ja lubię, jak mam być szczera. Serum wygładza na pewno, to czuję pod palcami, że skóra jest taka wygładzona. Myślę, że to nawet widać w kamerze, że faktycznie delikatne takie wygładzenie, tak w, doty w dotyku czuję jakby skóra była jak welur, jak mam być szczera, Bardzo, bardzo przyjemne uczucie, ale żeby to było takie jakieś uczucie mocnego nawilżenia, tak szczerze Wam powiem, że tego raczej nie czuję. Raczej czuję właśnie takie wygładzenie, skóra jest naprawdę bardzo, bardzo aksamitna. Nie ma tutaj żadnego ściągnięcia. Ale w dotyku jest taka przyjemna, że cały czas chciałoby się ją dotykać. Także myślę, że to wygładzenie na pewno widać. I jest bardzo przyjemne uczucie na skórze. Rozświetlenia, jak widzicie, nie ma tutaj dużego. Myślałam, że rozświetlenie będzie troszeczkę większe. Ale w opakowaniu jest napisane, że to jest nawilżające serum do twarzy baza. To raczej właśnie czuję, jakby to było coś takiego jak baza niż jak serum. Ja nałożyłam sobie krem tylko w giełce od doktora Jarta przed tym produktem i krem pod oczy, także nic takiego bogatego, nawilżającego nie miałam, także raczej bym traktowała ten produkt właśnie jako, jako bazę. No i myślę, że teraz lecimy sobie z tym perfektorem od Maybelline. Połączę ten produkt, te trzy nowe produkty, mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś fajnego i mam nadzieję, że ten podkład nie będzie wykonał tak matowo, oczywiście musicie wziąć na to poprawkę, że ja nie chcę uzyskać dużego krycia i nie chcę uzyskać matowego wykończenia. Ja osobiście nie lubię takich gąbeczek w tego typu produktach, natomiast dzisiaj zrobię wyjątek, bo używam tego po, jako po raz pierwszy, później pewnie ściągnę tą gąbkę, tak samo pamiętam robiłam z, korekta, z korektorami Maybelline że właśnie ściągałam sobie tą tę gąbkę i później używałam, wyciskałam ten produkt, więc pierwszy raz użyjmy sobie z gąbką, a później też już sobie będę tutaj to ściągać Oczywiście aplikacja tą gąbką jest bardzo przyjemna. No to już będzie widać na pewno mocniejsze rozświetlenie. Podoba mi się krycie tego produktu. Ja sobie oczywiście doklepię go gąbką, tak żeby on się ładnie scalił ze skórą, bo przy użyciu tej gąbki na pewno nie ma tutaj takiej możliwości nałożenia tego równomiernie. Krycie uważam, że jest przyzwoite. Delikatnie mi przykrył tutaj zaczerwienienia. Wyrównał kolor skóry. To mi się nadaje jako korektor, więc też pójdę sobie z tym pod oczy. Ja nie mam jakichś dużych zasienień, ale myślę, że odrobinkę korektora będę też musiała nałożyć. No powiem Wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Skóra wygląda moim zdaniem przepięknie. Jest to zdecydowanie produkt, który ja mogłabym nałożyć w lato sam. Do tego oczywiście brązer, róż, rozświetlacz, jakiś delikatny puder i dla mnie to krycie jest wystarczające. Ja w takich okresach letnich nie lubię jakiegoś dużego krycia. Tutaj widzę, że lekko przebijają mi naczynka, zaczerwienienia, więc aż tak też w 100% wiadomo, ten kosmetyk nie kryje. Delikatnie może mam uczucie pieczenia na skórze po nałożeniu tego produktu, ale nie wiem, czy to też nie jest spowodowane czasem tym balsamem na ustach, bo też może być tak, że gdzieś te opary z tej pomadki mogą to powodować. Natomiast czuję na całej twarzy właściwie delikatne szczepanie. Ogólnie bardzo mi się podoba, ale jak widzicie naczynek mi ten produkt nie przykryje. Uwszedzę pytania, nie jest to raczej tak błyszczący produkt dający taki efekt jak Flowless Filter od Charlotte Tilbury. Jest lżejszy, wydaje mi się że też jest mniejsze rozświetlenie. Musiałabym na twarzy porównać te dwa produkty, a ostatnio nie kupowałam tego od Charlotte, więc kiedyś na pewno dam Wam znać. Jeśli chodzi o podkład, to ja już tutaj sobie wyciągnęłam. Zdaje mi się, że 3N wydawał mi się taki idealny dla mnie. Ja nie... Wezmę trójkę, ryzyk fizyk, najwyżej otworzę inny. Chciałabym w prezencie pewnie komuś dać re, y, inne odcienie. Dosyć długo trzeba się namachać tą pompką, żeby to wyciągnąć z opakowania. Trzy godziny później. No, ten odcień jest dosyć pomarańczowy, jak mam być szczera, ta trójka. Więc spróbuję jeszcze sprawdzić dwójkę, bo ten nie bardzo mi się podoba. To jest taka pomarańczka. Ja nie lubię takich odcień. Mam nadzieję, że dwójka będzie bardziej neutralna. Trójka jest niby odcień neutralny, 3N. Kurczę, kolejny żółty. No ten też jest taki, ten jest nawet taki pomarańczowy teraz, zobaczcie. Widzicie to? To jest trójka, a to jest dwójka. Dwójka jest taka bardziej żółta. No nie podobały mi się te kolory. Jeszcze mam dwa inne odcienie. Jedynkę, no to już zrobię Wam słocze wszystkich w takim razie, bo widzę, że będę musiała po prostu coś pomieszać. W ogóle patrzę na ręce, że one ciemnieją. Tutaj jest podkład Nierozsmarowany, czy już taki, który zastygł, a tutaj jest od razu po nałożeniu i on na pewno ciemniej jest z tego, co widzę. I nałożę sobie jeszcze czwórkę. Czwórka też w ogóle będzie pewnie katastrofa. Boże, kto robi takie odcienie podkładów? I to jeszcze podkład wychodzi w zimie. Dramatyczny. To, to już dla niektórych mógłby być tak szczerze mówiąc jako brązer. Tu już prawie się wyrównało, jak widzicie, więc ciemniej je natychmiast niemalże mi na ręce. Także w związku z tym ja sobie po prostu chyba pomieszam jedynkę z dwójką, bo trójka z czwórką to już jest strasznie ciemny produkt i on też ciemnieje, bo tutaj rozmazałam. Tu jest po chwili już zastygnięty podkład, a tutaj jest nierozmazany. No i widać jak byk, że one po prostu ciemnieją. Pomieszam sobie jedynkę z dwójką. One trochę ciemnieją, więc zróbmy tak. Wszystkie te podkłady mają końcówkę N, czyli 1N, 2N, 3N, 4N, więc wydawałoby się, że powinny być właśnie takie neutralne, ale jedyny taki neutralny, moim zdaniem, to jest odcień właśnie 1. Także ja sobie pomieszam te dwa odcienie, bo wydaje mi się, że one jeszcze na twarzy ciemnieją. Podkład jest bardzo gęsty, aksamitny. Nałożę go zwilżoną gąbeczką, więc też wydaje mi się, że on nie powinien robić aż takiej mocnej tapety. Bardzo ładnie kryje, to już Wam od razu mogę powiedzieć. Konsystencja jest bardzo przyjemna, taka miła właśnie, gęsta, gładka. Jeśli chodzi o ten podkład, nakładając go sobie, ja przeczytam Wam o co chodzi. Jest to matowy podkład kryjący Best mi podkład o innowacyjnej formule łączącej perfekcyjne krecie z naturalnym aksamitnym wykończeniem. I faktycznie to wykończenie jest takie aksamitne, tak jak Wam mówiłam wcześniej. Pod spodem wiadomo ten perfektur z Maybelline, ale bardzo ładnie się te produkty tak zgrywają na pierwszy rzut oka i ten podkład nie wygląda na twarzy ciężko. Ja nie lubię takich podkładów matujących absolutnie, które wyglądają ciężko, a ten muszę Wam powiedzieć, że na tym perfektorze myślę, że nawet jakby nie był nałożony gąbką, wyglądałby bardzo, bardzo dobrze. Ma wyrównywać kolor skóry oraz ukryć niedoskonałości. Zapewnia długotrwałe matowe wykończenie od do 12 godzin bez przesłyszania efektu maski. No na razie ja tej maski nie czuję. Ja ten podkład dopiero nałożyłam. Tutaj naprawdę wszystko jest ładnie wyrównane. Nie robią się jakieś plamy, smugi. Widzę, żeby się gdzieś zbierał za bardzo, bardzo ładnie się rozłożył na twarzy. Jeśli chodzi o składniki pielęgnujące w tym podkładzie, takie aktywne, to mamy niacynamid, witaminę E oraz ekstrakt z greyfruta. Te składniki pomagają w łagodzeniu problemów skórnych oraz dbają o odpowiednie nawierzenie i odżywienie. Jeśli ten podkład tak kryje i jeśli będzie dawał faktycznie takie aksamitne wykończenie, to niewykluczone, że będę go używać, ale jak widziałyście z kolorami jest naprawdę problem. Ja pomieszałam sobie dwa i wydaje mi się, że te dwa idealnie tutaj zgrały się do koloru mojej Skóry. Podkład jest też bardzo wydajny. Ja zdecydowanie za dużo wyłożyłam sobie na dłoń, więc to ściągnę. Bałam się, bałam się w ogóle nakładania tego na ten Perfector Maybelline i bałam się tego podkładu, ale tutaj bezpodstawnie, bo naprawdę ładnie to wygląda. Pod oczami mam tylko i wyłącznie Perfector Maybelline, i jak widzicie teraz, no on dosyć mocno odcina się od skóry. W sensie mam na myśli to, że Widać jednak zasienienia pod oczami. Jeśli miałam sam ten perfektor na twarzy to nie było aż takiej różnicy, ale teraz jednak dołożyłam sobie kryjący podkład i już ta różnica pod oczami jest widoczna, więc ja użyję sobie korektora, który używam ostatnio. Jest to korektor Fenty Beauty i po prostu delikatnie sobie przykryję jeszcze zasienienia pod oczami właśnie tym korektorem. No i teraz ładnie okolica pod oczami jest przykryta. Uwielbiam ten korektor. Właśnie ktoś mi ostatnio pytał pod filmem jaki mam odcień i ja nie wiedziałam. 175W. Wzięłam sobie dzisiaj brązer od Chanel, ponieważ też go już chcę wykończyć. Już naprawdę mam tutaj go prawie na wykończeniu. On też się ładnie rozprowadza, więc nie powinien zrobić mi dziur w podkładzie. No odcień, jak widzicie, jest dosyć ciepły, to jest odcień 392. Ogólnie te bronzery od Chanel są dosyć ciepłe niestety. Ja jednak, jestem, ja jednak wolę brązer ten pierwszy nakładać chłodniejszy, a drugi ocieplanie twarzy w kamieniu, a tutaj z Chanel no niestety nie ma takiego chłodniejszego neutralnego bardziej bronzera. Tylko właśnie są takie pomarańczowe. No ale mi to nie przeszkadza, ja sobie później troszeczkę to wzmocnię. Cera wygląda przepięknie i wcale nie czuję uczucia ściągnięcia. Wszystko jest bardzo ładnie wy wyrównane. Skóra jest taka naprawdę porcelanowa. Przepięknie wygląda ten podkład na tę chwilę. Jeśli chodzi o rozrusz, ostatnio przykleiłam się do różu Glowgasm od Charlotte Tilbury. Znalazłam, słuchajcie, gdzieś w szafce yy, nieużywany, więc ja używam tego różu na klientkach i chyba kupiłam go kiedyś po prostu na promocji yy, na zapas, ale stwierdziłam, że przygarnę go sobie, bo bardzo go lubię w pracy, więc też nałożę sobie tutaj Moja prywatna sztuka ostatnio z różem na bogato lubię ten róż za to, że on od razu jest taki rozświetlający. Miksuję sobie też z brązerem, żeby ładnie wszystko połączyć. I teraz przejdziemy do pudru, również od Affect. Jest to ideal Blur Under Eye Pressed Powder. Jest to transparentny puder prasowany pod oczy. Optycznie ma wykładać skórę oraz zmniejszać widoczność drobnych linii i zmarszczek. Lekka aksamitna formuła utrwala makijaż, jednocześnie zapewniając pełen komfort delikatnej skórze pod oczami. Świetnie sprawdzi się również na pozostałych obszarach twarzy. Opakowanie jest bardzo ładne, eleganckie, czarna taka kasetka. Oczywiście już zdążyłam paluchy tutaj odbić na niej ze srebrnym napisem. Bardzo porządnie to wygląda i puder jest biały, czego się nie spodziewałam, więc chyba na całą twarz mi się nie sprawdzi. Ja wezmę sobie pędzel myślę, że idealnie było nałożyć go puszkiem. Ale sięgnę po prostu po pędzel i tak go zaaplikuję pod oczy. Jeśli chodzi o pędzel, to będzie Hulu Pro 03. Puder jest bardzo, bardzo aksamitny i delikatny. Bo jak ja sobie nawet go słoczuję, słuchajcie, go prawie nie widać. On jest jak taka mgiełka. Nie zobaczycie tego. No, muszę wam powiedzieć, że puder bardzo ładnie wygładza. Myślę, że będzie widać tutaj różnicę pomiędzy tą stroną a tą drugą. Także jedziemy z drugą stroną. Staram się tak bardziej wygładzić właśnie pędzlem. Bardzo ładnie wygładza jest bardzo fajne uczucie też pod dotknięciu palcem pod oczami właśnie wygładzenia. Na całą twarz nałożę sobie puder od Apolki, bo szczerze mówiąc ja nie chcę nakładać tego pudru na całą twarz. Chcę jednak, żeby ten makijaż zachował odrobinę świetlistości. Puder satynowy od Apolki. I na koniec wezmę sobie odrobinę brązera od Glam Shopu. mozaikowy jeszcze go mam, bo jednak troszkę za mało mi jest tego brązera po nałożeniu pudru. Róż dalej ma fajne rozświetlenie i na ten róż nałożę sobie, tak żeby zachować mniej więcej kolorystykę, róż od Maxmo I róż od Maxmo biorę w odcieniu kraszczy I ten taki piękny brzoskwiniowy z delikatną poświatą. Odrobina, bo on jest naprawdę mocno błyszczący i napigmentowany fajnie. Już tak naprawdę ten róż też robi mi za rozświetlacz, jak mam być szczera. Twarz wykończona, a więc przechodzimy teraz do makijażu oczu. I do makijażu oczu przygotowałam sobie w sumie same nowości, jak mam być szczera. Mam paletkę Pilouise, mam tych paletek kilka, które do mnie ostatnio przyszły jakiś czas temu. Dzięki jednej widzce właśnie, która mieszka z Anglii, przywiozłam je bezpośrednio. Mam jeszcze taką jedną wielką z niebieskościami i też czeka na testy. I tutaj wybrałam sobie Bright To Be. Ona jest w takiej dosyć ciepłej kolorystyce, taka mi po prostu będzie dzisiaj pasować. Dodatkowo mam do przetestowania jeszcze nie nowości w sumie, ale nowości dla mnie, chociaż może to są jakieś nowości, ja nie wiem. Są to z Essence takie błyszczące produkty do makijażu oczu. Zesłoczowałam sobie, słuchajcie, je w DM i jeden, ten jaśniejszy odcień bardzo mocno przypomina mi odcień Armani, który lubię. Ten jest może odrobinę chłodniejszy, także użyjemy sobie na pewno któregoś z tych albo obu. i w sumie jeszcze mam nowość od Bourjois. Już do mnie ten tusz jakiś czas temu przyszedł z taką szczoteczką, która się przekręca. Nie wiem czy to będzie widać w kamerze, ale ona zmienia po prostu się pod wpływem tej przekręcenia tej końcówki. Więc jestem ciekawa. Maskara to jest multiplied. lashes mascara. Jeśli chodzi o maskarę, jest napisane, że szczoteczka w pozycji 1 wydłuża, rozdziela rzęsy, w pozycji dwa podkreśla i nadaje objętości, także zobaczymy, jeszcze pomyślałam, że pokażę Wam tę paletę w środku tak z bliska, ja już tam sobie swatchowałam chyba jakiś błysk, chyba używałam nawet gdzieś tych jaśniejszych odcieni, ale myślę, że jakiś fajny makijaż przy użyciu tej palety dzisiaj zrobimy. Ja palety P.Lewis naprawdę uwielbiam, tutaj osypu praktycznie w ogóle nie ma, pigment jest sztos, palety są też naprawdę super, ja mam akurat wszystkie w studio aktualnie w kolorze i one są świetnej, świetnej jakości te palety. Opakowania to jest kwestia gustu, bo są odrobinę takie infantylne. Więc też nie każdemu mogą podpasować. Ja akurat lubię bardziej takie eleganckie opakowania, minimalistyczne, eleganckie opakowania. No tak tutaj w 100% się wpisuje na przykład paleta, no paleta od Mario, która do mnie przyszła i która przyszła potłuczona, więc w trakcie nagrywania tego odcinka czekam na reklamację. Mam nadzieję, że uznają paletę już jest niedostępna, więc często jak tak miałam wcześniej to dostawałam po prostu zwrot pieniędzy i mogłam paletę zatrzymać także nie bójcie się składać reklamacji bo nawet jeśli paleta przychodzi wam potłuczona jeden dzień na przykład się potłuk to wysyłacie zdjęcia z reguły można wybrać po prostu albo zwrot środków albo po prostu otrzymujecie nową paletę, a starą możecie sobie zatrzymać, czyli tą zniszczoną. Także że jeśli ktoś do tej pory po prostu uklepał sobie cień jak się coś tam rozwaliło i nie składał reklamacji, to jest błąd. To tylko wam tak mówię na wszelki, jeśli ktoś miał taką sytuację. Cień się przepięknie rozprowadza. No tutaj naprawdę jest to bajka. Ja teraz sobie górę rozetrę tym, czyli Breathtaking. Tutaj akurat na tym cieniu jest aparat z serduszkami. I rozcieram sobie jeszcze całość. Staram się już tylko iść po granicach, tak żeby nie dotykać tego pigmentu, który już mam tutaj w tym miejscu na oczach. Teraz myślę, że nałożę sobie ten jasny błysk właśnie ym, z Essence. Może ja Wam zanim zacznę nakładać, to Wam zrobię słocze. Naprawdę jak tak zaskoczywałam sobie tester w drogerii, byłam pozytywnie zaskoczona. Raczej taka chłodna kolorystyka. Tu mamy ten jaśniejszy i to jest odcień 02 Gleaming Charm, a drugi jest ciemniejszy i to jest odcień 03 Shimmering Taupe, faktycznie taki odcień taupe, bardzo fajny, pasujący do mojego sweterka dzisiaj, ale cieplejszy makijaż będę miała oczu, także nie wiem czy użyję tego cienia, na pewno nałożę sobie ten jasny i ja nie będę nakładać go bezpośrednio z opakowania, tylko wyciągnę sobie większą porcję taką na dłoń i nałożę go może jakimś syntetycznym pędzlem tak myślę i nakładam sobie w wewnętrznym kąciku. I teraz paluszkiem nałożę sobie cień Forever Think. Bardzo ładny błysk. Zobaczcie, jaki mokry. Idealnie się przykleja do tej bazy. I jeszcze dołożę sobie odrobinę tego cienia. Tego cienia breathtaking. Czyli takiego średniego brązu. I do wewnętrznego kącika pójdę sobie z cieniem bukiet. Bardzo ładny odcień, taki lekko brzoskwiniowy i taki też wypada identycznie na oku. Teraz sprawdźmy, bo zawsze w tych paletach Pilouis nie ma problemu ze zrobieniem kreski, więc ja sobie wezmę ten czekoladowy brąz Cut, cut the Cake. Pigment oczywiście jak zwykle super, trochę gorzej z przykryciem cienia błyszczącego, ale też daje radę. Na dolną powiekę nałożyć sobie cień Sweet and tie Staram się iść jak najbliżej do linii rzęs, tak żeby też ten makijaż nie był za szeroki na dole. I odrobinę rozcieram sobie cieniem Breathtaking, bo mi się wydaje taki najbardziej właśnie do rozcierania idealny. Wszystko tutaj bardzo ładnie wygląda, tylko ten makijaż no, wyszedł dosyć taki ciepły, no bo też taka kolorystyka jest tej palety, więc wiadomo, że nie jest to kolorystyka dla każdego. Może wewnętrznym kąciku dołożę sobie odrobinę na dolnej powiece tego błyszczącego cienia, tak żeby tutaj rozświetlić, ale już nie nakładam pod spód tego cienia w płynie. I mega korci mnie, żeby na dolną powiekę nałożyć jeszcze ten cień błyszczący. Co mi się podoba w tej palecie, że są też tylko dwa błyski i to jest wystarczająco, więc biorę sobie ten Dream Come True i aplikuję go tuż przy linii rzęs. I tak wygląda skończony makijaż oczka. I w sumie jeśli chodzi o paletę, o ten test tej palety, to było na tyle. Z paletą pracowało się naprawdę bardzo przyjemnie. To teraz przejdźmy do maskary. I yy, ja teraz... Nie wiem jaka jest pozycja 1 tej maskary, więc po prostu użyję ją, przekręcę i dam wam znać jak się sprawdza. A teraz sprawdźmy drugą. Trochę niewygodna jest ta szczotka w trzymaniu, bo to jest taka bardzo, bardzo gruba. Na końcu jest znowu zbyt cienka, nie mam kontroli nad tym tuszem, więc nie jest to zbyt wygodny tusz do trzymania. Od razu Wam powiem. Na razie ta maskara jest dosyć mokra, więc też ciężko stwierdzić, bo ostatnio na przykład testowałam tę maskarę od Paese Spotlash i ona się wyrobiła po czasie. A ta jest Trochę taka dosyć mokra, czuję, że te rzęsy są takie bardziej oblepione tym tuszem. To bez różnicy chyba kolejność nakładania tymi szczotkami. Może delikatnie ta strona bardziej mi się podoba, bo najpierw te ręce były takie podkręcone, a tutaj są bardziej takie oblepione może tym tuszem, ale to jest takie naprawdę odczucie minimalne, jeśli już. Raczej nie widzę jakiejś dużej różnicy tutaj. Zmywam ten balsam, bo zostawiam nam tylko usta w tym makijażu. Czuję, że są bardzo fajnie nawilżone. Naprawdę byłam bardzo przesuszone usta przed rozpoczęciem tego makijażu. Teraz fajnie nawilżone, to uczucie szczypania trwało, może tak z 5 minut na początku, później swędziała mnie trochę twarz, więc nie wiem, czy te opary może ulatniające się to powodowały i teraz przechodzimy sobie do makijażu ust i to już Wam pokazywałam, że dostałam paczkę od Paese, od Stepu Mlastor z nową kolekcją pomadek od Paese i konturówek gdzieś mi tam już śmignęło na Instagramie oczywiście, jak ktoś gdzieś testował i pokazywał kolory, mam tutaj różne odcienie, od czerwieni po róże. ja mam Mam ochotę dzisiaj albo na fuksjowe ustawie, więc wyciągam sobie Raspberry Red 05 i Nude Beige. Zaraz pokażę Wam słocze. Wszystkich nie dam rady, bo tych zestawów jest chyba 6 z tego co zauważyłam. Nude Beige to jest odcień 01 i fajnie, bo są w komplecie właśnie konturówki oraz pomadki. Zrobię Wam najpierw słocze. Myślę, że jest szansa, że gdzieś to na Instagrama nagram po prostu wszystkie kolory pod rząd, ale w dzisiejszym odcinku nie będę tego robić. Jeśli chodzi o konturówkę, tutaj już zasłoczowałam sobie, ona jest wysuwana. Dla mnie to nie jest taki idealny odcień nudziaka. Dla mnie idealny odcień nudziaka to będzie na przykład NYX. Ymm, I to jest odcień Nude Truffle. Dla mnie idealny odcień to będzie odcień Iconic Nude. A ten, jak na mój głos, spada odrobinę w róż. Także to nie jest taki odcień nudziakowy, jak ja lubię. Tutaj do tego pomadka, tutaj mój idealny, taki dziakowy, że tak powiem, odcień. Więc zobaczmy sobie jeszcze odcień Raspberry Red. To jest odcień 05. Może fajnie by wyglądał na ustach, ożywiłby trochę ten makijaż. Dawno takiego odcienia na ustach nie miałam. No, konturówka jest dosyć mocno różowa. Sprawdźmy pomadkę. Pomadka taka fuksjowa, tak jak myślałam. I tak wygląda pomadka. Trochę chłodne to odcień, wydaje mi się, że do tego makijażu średnio to będzie pasowało. Ale zaszaleję dzisiaj i nałożę ten róż. Kondurówka bardzo przyjemna w aplikacji. Bardzo podobny do glam shopu. No trochę taki szalony róż, tak bym powiedziała. No nie jest to identyczny kolor. No i jest dosyć chłodna. No ja w takich odcieniach to już dawno nie chodzę. Jak mam być szczera, zdecydowanie jestem team nudziaki. No jestem ciekawa, jak wam się spodoba taki odcień. Myślę, że rzadko mnie w takim odcieniu na kanale widzieliście. Może zraz mia może wcale, jak mam być szczera. Pomadka jest bardzo komfortowa na ustach. Poczekam jeszcze chwilę, zanim przejdę do podsumowania. I może coś tutaj na ulotce poczytam o tej pomadce, żeby Wam jeszcze powiedzieć. Kolekcja 6 pomadek i konturówek idealnie dopasowanych do siebie. Miękkie matowe wykończenie, intensywny kolor, formuła wzbogacona o witaminę E. Faktycznie bardzo miękka konturówka, myślę że taka przypominająca konturówki od Glam Shopu. Dodatkowo bardzo przyjemna formuła na ustach, ta pomadka czuję, że delikatnie zastyga. Natomiast to nie jest coś takiego, że ja czuję bardzo mocne ściągnięcie. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że taka propozycja makijażu oraz ten test przypadł Wam do gustu. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie. I będę Wam po kolei mówić o kosmetykach, które dzisiaj przetestowałam. Zaczniemy sobie od bazy Skin Booster Face Serum. Tak jak mówiłam, w trakcie robienia makijażu jest to dla mnie raczej właśnie taka baza. Nie jest to jakoś taki mocno nawilżający produkt serum. Nie nastawiajcie się tutaj, że to jest taki serum, że będzie to produkt mocno nawilżający. Jak mam być szczera, bardzo fajne uczucie takiego wygładzenia na twarzy, skóra w dotyku, taka welurowa bardzo przyjemnie później aplikowało się kolejne produkty także tak jak ja basnie używam jeśli nic mi się tutaj nie stanie od tych dzisiejszych nowości na twarzy, jeśli nie wyskoczą mi żadni niechciani goście no to myślę, że co jakiś czas być może będę z tej bazy korzystać, naprawdę bardzo przyjemna skóra w dotyku natomiast ja pod spód jak najbardziej używałam jeszcze kremu, dlatego że według mnie właśnie jest to taka bardziej baza niż serum, następnie nakładam podkład i tutaj jak widziałyście na słoczach podkład niestety ciemniał. Yy, niestety zwłaszcza te dwa ciemniejsze kolory yy, po roztarciu zdecydowanie odznaczały się od nałożonego świeżego podkładu. Yy, kolorystyka moim zdaniem tych podkładów fatalna w ogóle, także yy, kolory dla polskich skór zbyt ciemne, za mało jasnych kolorów jak zwykle. Nie wiem, czy tak ciężko jest stworzyć yy, jaśniejsze podkłady z jaśniejszym pigmentem yy, na polski rynek, jednak bardziej będą się nadawały na taki okres letni, ale też powiem Wam szczerze, że na klientkach raczej bałabym się używać tego podkładu, ponieważ on po prostu ciemnieje. Taka jedynka pomieszana odrobinę z dwójką była tutaj dla mnie najbezpieczniejsza i też tak zrobiłam. Myślę, że też mogłabym nałożyć całą jedynkę i też byłoby ok. Myślę, że właśnie te dwa pierwsze kolory są jeszcze bezpieczne, czyli 1N i 2N, natomiast 3N i 4N nie polecam. Kolory moim zdaniem są po prostu fatalne. Także nie wiem, na polski rynek robić takie odcienie podkładów. Natomiast jeśli chodzi o sam podkład, on wygląda po prostu fantastycznie. Nie ściągnął mi jakoś mocno skóry. Czuję, że jest ładnie wyrównany Koryt skóry. Delikatnie można czole. No nie jest tak jak lubię, bo czuję jednak, że jak podniosę sobie delikatnie brwi, to gdzieś mi tam się po prostu wszystko marszczy, natomiast e, naprawdę bardzo ładnie wyrównuje, nie czułam takiego ściągnięcia na skórze, e, bardzo przyjemnie się z tym podkładem pracowało, był taki aksamitny, e, bardzo też wydajny, ja zdecydowanie za dużo go wyłożyłam, także myślę, że z chęcią będę go sobie z czymś mieszać, e, jak będę potrzebowała po prostu więcej krycia. Zapomniałam, bo przed podkładem nakładam jeszcze Perfector od Maybelline i absolutnie jestem zakochana w tym produkcie. Nie chciałam też testować tego osobno, ponieważ chciałam wszystko przetestować w jednym odcinku, e, na szczęście wszystkie te produkty się są zgrały, więc bardzo się z tego cieszę. Z tego kosmetyku jestem mega zadowolona. Myślę, że to będzie produkt, który z chęcią będę używać wiosną, latem na skórze, właśnie solo. Delikatnie przypudrowany, odrobina różu, bronzera, rozświetlacza i naprawdę będzie ekstra. Do twarzy używałam jeszcze pudru pod oczy, blurującego i muszę Wam powiedzieć, że po nałożeniu bardzo, bardzo dalej czuję wygładzenie pod oczami, także z chęcią będę korzystać. Kolejny kosmetyk, którego używałam to paleta cieni. Absolutnie praca z tą to czysta przyjemność, nie zauważyłam żadnych problemów, gdzieś tam nawet jak się troszkę osypało coś, to podczas robienia kreski, a na pewno nie podczas aplikacji cieni takim puchatymi pędzlami. Pigmentacja jest sztosem, błyski też bardzo mi się podobają, ten wewnętrzny kąciku jest super, no i ten wypada właśnie taka delikatna brzoskwinia na oczku, także super, jestem bardzo zadowolona. No ja uwielbiam palety pilouis, więc mam nadzieję że też Was nimi zarażę. Wcale dostawa nie jest taka straszna z Anglii. Ja też właśnie wcześniej zamawiałam palety Pilouis sama i wszystko dochodziło super, nic potłuczone, także wam bardzo, bardzo polecam. Jeśli chodzi o te mokre cienie... Sprawdziły się idealnie, słuchajcie, 14 zł, naprawdę bomba. Jak będę miała tylko okazję, uda mi się nareszcie zebrać, żeby nagrać dla Was taki odcinek drogo, tanio, to na pewno taki odcinek nagram i myślę, że wtedy spokojnie mogłam użyć właśnie tego cienia, a na drugiej stronie tego cienia od Armani. Także spodziewajcie się wkrótce takiego odcinka, postaram się naprawdę zmobilizować, żeby taki odcinek dla Was przygotować. Co ja jeszcze używam? Tuszu do rzęs. Tusz do rzęs, no tak przy pierwszym użyciu, żadna rewelacja. Taki o, tam drogeryjny tusz. Nie za takie pieniądze, na pewno, ile kosztuje. Tutaj zdecydowanie już paezę u mnie się wyrobiło, więc bardziej przyjemnie się pracuje. Nie mówię nie, bo będę sobie na pewno używać i po prostu zobaczymy, może się wyrobi. No i oczywiście takim kosmetykiem, który używam na koniec, są produkty do ust. Konturówka, dosyć jasny róż. Właśnie to tylko do takiej pomadki się nadaje. Jeśli chodzi o pomadkę, bardzo przyjemna na ustach. Nic tutaj ściągającego. Mm, bardzo ładnie wygląda, nie widzę żeby było widać jakieś suche skórki, też fajnie wybiela zęby ten odcień, bo jednak ma długo, dużo takiego niebieskiego podtonu, chłodnego, także w sumie jeśli chodzi o ten odcinek to by było na tyle, dajcie koniecznie znać co myślicie czy coś testowałyście z tych kosmetyków, czy zastanawiacie się nad zakupem jakiegoś z tych kosmetyków, czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia mam nadzieję już niedługo w kolejnym odcinku, pa pa